powiemy o remoncie drogi we Włościbożu, o zieleniu na Placu Wolności i o nowym miejscu do rekreacji w Dziechowie. Ale nasz program zaczniemy od przetargu na budowę trzeciego przedszkola w mieście. Zdecydowaliśmy się już rozstrzygnąć ten przetarg, powtórzony przetarg. Lucyna Grabiec, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwietnia w gminie Sępólno. Na co czekać? Mówią władze Sępólna Krajeńskiego i decydują o rozstrzygnięciu przetargu na budowę trzeciego przedszkola w mieście. Przypomnijmy, że na to zadanie odbyły się już dwa przetargi i za każdym razem cena przedłożona przez oferentów była około 2 miliony złotych wyższa od kosztorysu. Burmistrz Sępólna uznał tym razem, że trzeci przetarg nic już nie da i zdecydował o wyłonieniu wykonawcy. To oznacza, że budowa przedszkola niebawem się rozpocznie. Drugi przetarg co prawda pokazał, że że ceny spadły, ale nieznacznie. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 12 milionów 200 tysięcy złotych. Patrząc na całokształt tego postępowania widzimy, że nie ma sensu już ogłaszać trzeciego przetargu, szczególnie w tej sytuacji, gdzie rynek cenowy jest po prostu tak rozchwiany, że nie wiemy po prostu, jakie ceny będą za miesiąc, dwa czy trzy, więc rozstrzygamy ten przetarg, będziemy chcieli zaciągnąć kredyt, żeby dofinansować to przedszkole do tych brakujących środków. Z chwilą podpisania umowy wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację tego przedsięwzięcia. Także półtorej roku czasu na to, żeby powstało nowe gminne przedszkole. No i trzeba trzymać kciuki, że je wykona w terminie i za tą kwotę, która jest w ofercie. Panie Burmistrzu, to trzecie przedszkole w Sępólnie Krajeńskim, o tym się słyszy już jakiś czas, no bo najpierw były tam, nazwijmy to umownie, kłopoty z dofinansowaniem, teraz przetargi, budowa. Rozumiem, że ten temat cały czas jest aktualny, cały czas tych miejsc dla nowych przedszkolaków potrzeba. Dokładnie tak. Co roku, kiedy mamy nabór dzieci do przedszkoli, widzimy, że część dzieci nie otrzymuje miejsc w przedszkolach, więc jest ewidentna potrzeba realizacji takiego obiektu, a po drugie, no, część dzieci w to wychowanie przedszkolne jest prowadzone w takich zastępczych miejscach, jak w szkołach czy wynajętych innych pomieszczeniach, i to nie jest właściwe rozwiązanie, dlatego też jak najbardziej to trzecie przedszkole jest potrzebne. A skoro o przetargach mowa, to w ostatnich dniach rozstrzygnięte zostały także dwa, nieco mniejsze, ale równie ważne postępowania. Chodzi o drogę w miejscowości Włościbórz i miejsce do rekreacji w Dziechowie. Może zacznijmy od drogi we Włościbożu. Przetarg aktualnie jest ogłoszony, czekamy na oferty. Niestety widzimy, że jeżeli chodzi o oferty drogowe, ceny asfaltu spowodowały, że jest problem też z uzyskaniem odpowiedniej oferty. Poczekamy, zobaczymy, jak wyglądać to będzie we Włościbożu. Myślę, że tutaj może się nam udać, tym bardziej, że tu nie chodzi o jakąś wielką budowę, tylko wierzchnią warstwę nawierzchni asfaltowej bez specjalnych modernizacji i takich przeróbek po istniejącym po prostu śladzie. Gmina uzyskała tutaj dofinansowanie w wysokości 50% kosztów. Całość jest wyszacowana na 430 tysięcy złotych. No zobaczymy, jakie tutaj wpłyną oferty i jak będzie wyglądała właśnie procedura przetargowa. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce rekreacji w Dziechowie, tutaj się okazało, że na nasz ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta. Niestety też przewyższająca wartość, którą zaplanowaliśmy, ale tutaj możemy powiedzieć, że o niedużo, bo o 24 tysiące złotych, patrząc jak gdyby tutaj do realizacji innych naszych zadań. W związku z tym to postępowanie też rozstrzygamy i wykonawca będzie miał 5 miesięcy czasu na realizację tego przedsięwzięcia od chwili podpisania umowy. A przypomnę, że tam pojawi się obiekt taki zadaszony w postaci wiaty do spotkań z mieszkańcami.
mieszkańcami, miejsce na grillowanie, elementy takie zabawowe dla dzieci, miejsce z poliuretanu do koszykówki z jedną tablicą do kosza, no ale i ciekawostka, takie mini pole golfowe, które chyba będzie pierwszym takim elementem w naszej gminie. Dobrze, a panie Borysiu, wspomniał pan, że wykonawca będzie miał 5 miesięcy czasu na wykonanie. Czy jest jakakolwiek szansa, że w najbliższym czasie to się stanie, że być może jeszcze przed wakacjami, czy niekoniecznie? Wszystko będzie zależało od wykonawcy. Być może będzie mu zależało na tym, żeby to szybko zrealizować. Nam na pewno na tym zależy, żeby no, nie do ostatniego dnia przewidzianego umową. Pewnie jest możliwe zrealizowanie tego zadania wcześniej niż w ciągu tych 5 miesięcy, ale to wszystko będzie zależało właśnie od postępu prac prowadzonych przez wykonawcę. A teraz w naszym programie kilka zdań na temat budowy regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Sępólnie. Przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym roku wszystkie samorządy wchodzące w skład powiatu sępoleńskiego złożyły wniosek o budowę tzw. RIPOK-u właśnie w gminie Sępólno. A marszałek województwa uznał, że to dobry pomysł. Tuż przed weekendem majowym doszło do spotkania w sprawie aktualizacji planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego. Dokładnie tak. Ja tylko przypomnę, że ten wniosek złożony w imieniu tutaj wszystkich gmin powiatu sępoleńskiego wynikał z tego, że przepisy swego czasu zniosły tak zwaną regionalizację. Już nie byliśmy przypisani do żadnego RIPOK-u, do żadnej instalacji. Musieliśmy z naszymi śmieciami po prostu szukać takiego miejsca, gdzie nas przyjmą, gdzie odbiorą od nas te odpady. To powodowało pewne trudności, ale też i problemy finansowe, które przekładają się niestety na cenę dla naszych mieszkańców. W związku z tym powstała inicjatywa, że no, trzeba ten problem rozwiązać w ten sposób, żeby postarać się o budowę takiej instalacji dla powiatu sępoleńskiego, dla wszystkich gmin naszego powiatu. Właśnie w gminie Sępólno-Krajeńskie ten wniosek został złożony, podpisany przez wszystkie gminy naszego powiatu, poparte też i przez powiat sępoleński. No i wczoraj odbyło się takie robocze spotkanie, na którym zaprezentowano projekt aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w którym właśnie oprócz 17 nowych wniosków o budowę takich instalacji. Między innymi jest tam zapis dotyczący RIPOK-u dla powiatu sępoleńskiego w gminie Sępólno-Krajeńskie. Ten nasz wniosek został do tego projektu planu wpisany, co oznacza, że po uchwaleniu tego planu będziemy mogli starać się o realizację tego przedsięwzięcia, czyli o zabezpieczenie środków finansowych, dotacyjnych czy też pożyczkowych z Funduszy Ochrony Środowiska. Bez takiego wpisu w planie wojewódzkim nie ma w ogóle możliwości realizowania takiej inwestycji. A tu się okazuje, że tutaj tych potrzeb w województwie nie dosyć, że jest więcej niż tylko w naszym powiecie, to myślę, że jak najbardziej właściwe zadanie, które powinniśmy w przeciągu no, kilku lat, bo to jest perspektywa czasowa kilku lat, podjąć się realizacji tego przedsięwzięcia. Na koniec kilka zdań na temat zieleni na Placu Wolności, o którą sporo było hałasu w zeszłym roku, tuż po zakończeniu rewitalizacji Centrum Sępólna. Teraz okazuje się, że o znajdujące się tam klomby i nowe nasadzenia dbać będą studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Sępólna na mocy porozumienia z władzami miasta. A ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych naszych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Inwestycja była kończona w zeszłym roku późną jesienią. Dlatego też tutaj wysiana trawa, zasadzone drzewa, no nie miały jeszcze jakiegoś tutaj wielkiego efektu. Drzewa oczywiście czekamy na pierwsze pąki, zobaczymy, czy się wszystkie przyjęły. Trawa, która była wysiana, no ona wzrosła, ale to nie jest tak, jak to powinno być, dlatego też będziemy tutaj próbowali przy pomocy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tej sekcji ogrodniczej, która tam jest prowadzona, zagospodarować te części zieleni, które mieszkają
mieszczą się właśnie w centrum tego placu, gdzie są posadzone drzewka. Tam studenci nasi opracowali specjalny projekt zagospodarowania. Jest tam do posadzenia około 300 sadzonek. To są sadzonki takie wieloletnie, w związku z czym będą też i w różnych okresach kwitły. Przy pomocy właśnie studentów zrealizowane zostanie ta zieleń. No myślę, że w przeciągu tutaj maja powinniśmy doczekać się nowej zieleni, nowych nasadzeń i będziemy widzieli jak to wygląda. A tak naprawdę efekt taki kompletny pewnie będzie za rok czy dwa, jak to wszystko już się ukorzeni i będzie mogło pokazać swoje piękno.